W przeddzień rozpoczęcia FTA Final Siga Świątek ujawniła, dlaczego przyleciała do Riyadu nieco wcześniej niż inne zawodniczki. Nie czuję się zardzewiała. Wyjawiła, opowiadając o początkach współpracy z nowym trenerem. I od razu zapowiedziała zmiany, jakie chce wdrażać przed nowym sezonem. Ten obecny dobiegnie końca już 20 listopada, gdy zakończą się finały Billierzan King Cup. Myślę, że to, że ostatnio nie grałam, nie będzie problemem. Nie czuję się zardzewiała. Rozegrałam tu trochę punktów sparingowych z Aryną Sabalenką i Kinwen Schenk. Nie mam poczucia, że wiele straciłam. Zaczęła Świątek. Dalszy ciąg materiału pod wideo. To nie była długa przerwa, niewiele dłuższa niż okres przedsezonowy. Spędziłam ten czas na treningu i poszukiwaniach nowego trenera. Mam nadzieję, że jest to decyzja na lata, bo patrzę na swoją karierę długoterminowo. Dodała Polka. Do Riyadu dotarłam wcześniej, aby zapoznać się z nawierzchnią. Staram się poprawić mój serwis, bo nie jestem zawodniczką kompletną. Wim Fisset ma dobre pomysły taktyczne i pod tym względem mogę grać na wiele sposobów. Na ten moment się jednak poznajemy, do większych zmian dojdzie przed następnym sezonem. Zakończyła wątek formy Polka. Turniej FTA Finals w Riyadzie rozpocznie się już w sobotę 2 listopada od meczów grupy A. O godzinie 16 czasu polskiego Aryna Sabalenka zmierzy się z Kinwen Schenk, a po tym spotkaniu na kort wyjdą Jelena Rybakina i Jasminę Paolini. Z kolei w niedzielę do zmagań wróci Iga Świątek. O godzinie 13.30 zagra ona z Barborą Krejcikową, a nie przed godziną 16 w wewnątrzamerykańskim starciu Jesiwa Pegula zmierzy się z Coco Gauff.